drugiego, kolejnego. Dziesiąty. Historia jest upomnienia listy zaległej dzielnicy edycji pierwszej zasadzie na rok 2013. Paragraf pierwszy. Na listy zaległej dzielnicy pierwszej zasadzie miasta na rok 2013 przyjmuje się zadanie na kwotę 63 000 zł. Punkt pierwszy. Rządek samorządowego na 1 000 zł. Szósto liceum ogólnokształcące, informatyzacja projektu rada na Badyniu, strofą dachu sali gimnastycznej 15 000 zł. Staromiejskie Centrum Kultury, projekt teatralny 6 000 zł. Muzeum Armii Krajowej na finansowanie działalności bieżącej w aplikacji 91 000 zł. Centrum Młodzieży Gminy Jordana na finansowanie działalności bieżącej w aplikacji 29 000 zł. Komisaria Policji, ulica Szeroka, zakup samochodu operacyjnego zwiększony kwotę 10 000 zł. Na chciałbym wyjaśnić te wszystkie kwoty. Żłobek samorządowy boryka się tam z tą szatnią. Pan pomysł rozszerzenia kryształów, wózki wieszają. Jest tutaj słuszne, będzie jedyna żłobek na terenie naszej dzielnicy. Dokumentacja projektowa na planie sprawodawczy, dziewczyny szkolce, wszystkie liceum. No jest to sprawa gardłowa do przeprowadzenia tego wszystkiego. Próbowałem się dowiadywać z tym, co mi sugerowała pani Wyszyńska. Nie natrafiłem na ślad istniejącego projektu, który miała posiadać pani dyrektor gimnazjum radomskiej. Jest to sprawa paląca i należy jak najszybciej zrobić, żeby nie zdegradować tego całego sali gimnastycznej. Staromiejskie Centrum Młodzieży, projekt teatralny, pani Ewa Różańska, dyrektor, już poprzednio zadania, które pierwszego zwróciła się za nas powołanego do życia już dawno projektu teatralnego, który robi corocznie. W tym roku nie dostała na to pieniędzy z racji tym, że oddzieliliśmy tak, jak zgodnie z propozycjami korekcji. Muzeum Armii Krajowej, to finansowanie działania bieżące z pracą w Policji Pieszej, na tydzień funkcjonowania całego muzeum, braku środków na rozpoczynanie badania przez Krakowy, jak również stworzenia wybrania sprawozdawczego do potrzeby. Związku Inwalidą Wojennym z Biszkupim, dużym względem jest zaproponowane przez dyrektorów Muzeum Armii Krajowej miejsca oraz pewną taką poprawę na zwiedzaniu Muzeum Armii Krajowej. Centrum Młodzieży Krajowej do finansowania działalności bieżącej, to jest wysoko, 25 000, ale ona zawiera między innymi takie rzeczy jak koncert związany troszeczkę bardziej dekretowego Polskę, czyli rocznice wrześniowe, troszeczkę inaczej projektem, czy to więcej rocznicy wśród oraz na małym rynku, tym razem chcemy to zrobić na dużym rynku. To jest 18 500 zł, 1500 jest finansowanie gminy i powstanie stycznia. Zwrócił się Związek Emerytów i Seniorów, klienci swoich takich spotkaniem, które będzie kosztować 3 000. I wszystkie, znaczy nie wszystkie dzielnice, ale kilka dzielnic zainicjowano, że plus ginie w naszym kraju. 12 kwietnia na odciążek z Bursowym, gdzie przeznaczają 1 000 zł na ten koncert Bursowy, istniejący Bursowy. Krakowiacy, jak wiadomo, od lat, Dziękuję bardzo. Jednak w tym roku została przyznana kwota 20 000 zł. Jeśli się nie klamrowa tego zadania, to też przyjrzeje tego problemu z Budapesztu. Na to nasze wyjeżdżają do Albanatu, do Budapesztu.
wracają przez jeden dzień, wracają do środka, wracają w drugą. Rozmawiałem z panem dyrektorem i w tej kwocie jest się w stanie jeszcze zmieścić razem z Gołkowicami. Rozmawialiśmy dalej jeszcze wczoraj, przedwczoraj i tak dalej. Komisariat Policji, sprawę gardłową w ostatniej chwili zdążyliśmy z tym do wyzwania samochodu, gdzie przeznaczyliśmy 34 tysiące. Połowę, kolenda główna, okazało się, że wzrosła ta cena i też samochód kosztuje nie 68, tylko 70 tysięcy. W związku z tym, gdyż te 1000 złotych nie doszło na zakup, był uniemożliwiony. I nawet jest projekt zarządu tego projektu uchwały, już pan komendant zabrał, żeby pokazać, czy jest wola ze strony rady, wyrażona 1000 złotych, bo uchwały się zgłosił jutro w poniedziałek, żeby dołączyć do argumentu, na podstawie której będzie można zakupić te samochody. Dziękuję. Kto z państwa chce zabrać głos? Nie widzę, jak nie razie przystąpimy do głosowania. Kto z państwa jest za przyjęciem projektu? Aha, tak, jeszcze upewniłem jednej rzeczy, że w tej kwocie 29 wystraszył pan Jacek. Wiem, o co pyta, to od was odpowiadam. Jest ta tablica, którą wcześniej planowaliśmy i po wejścia, przekroczenia przez papieża, a ówczesnego biskupa, kardynała z progu synagogi. I przeznaczyliśmy kwotę dość dużo, 14 tysięcy złotych, bo tak wyceniono. No nie dało się to zrobić, ponieważ pan powiedział, że nie może doprowadzić do tego, ponieważ tablica będzie umieszczona na budynku, który nie jest budynkiem gminy. Teraz kwota bardzo spadła, dlatego że po orientacji się kosztuje to w granicach do 2,5 tysiąca złotych taka tablica i będzie można ją, jeśli będzie własnością dzielnicy, to będziemy mogli ją przykręcić, gdzie będziemy chcieli. I, no i tyle w zasadzie uspokojące, tak, więcej głosów pana Bransewicza nie widziałem, w takim razie proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Kto z państwa jest za przyjęciem? Kto z państwa jest przeciw? Dwie osoby są przeciw. Kto się wstrzymał? 15 osób za, 2 przeciwne, 0 osób się wstrzymało.